Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, przez serce Maryi. Stąp na nas, abyśmy otrzymali Twoją moc i byli świadkami Jezusa, tutaj i wszędzie. Maria Maracha Shalma Leviti Falamen Adonai Marafel Asalacha Mal Marafel Halon Adonai Maria Shalom. Apostołowie i wielu uczniów w Galilei na górze zebrało się wokół Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystus przekazał taką wiadomość Marii Magdalenie, niewiastom, którzy widzieli pusty grób i potem widzieli go zmartwychwstałego, żeby przekazały dobrą nowinę o nim. Wiadomość, że żyje, że zmartwychwstał i żeby udali się do Galilei, bo tam go zobaczą. I rzeczywiście zobaczyli go apostołowie i uczniowie właśnie tam. Udali się pokornie, posłusznie na to miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Wszystko zaczęło się od Galilei, od Nazaretu. I Chrystus pozwolił, żeby ci uczniowie jeszcze rozmawiali z Nim, żeby zadawali pytania. I niektórzy pytali się, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela? Czy w tym czasie, czy w jakimś innym? Oczywiście chodziło im Królestwo Ziemskie, kiedy będzie Jerozolima i cały nasz naród wolny. Ale Jezus im objawia tajemnicę, że by nie skupiali się na Królestwie Ziemskim, bo ono przemija, ale na Królestwie Niebieskim i żeby to Królestwo głosili i duchowo przez wiarę w zmartwychwstanie, przez wiarę we wszystko, co uczynił, powiedział Jezus, mają sobie już cząstkę Królestwa Niebieskiego na ziemi, w sobie. Dlatego ich trochę karci i mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą, czyli Ojciec Niebieski decyduje o wszystkim, co jest w niebie i co jest na ziemi. Te królestwa ziemskie są również z dopustu Ojca Niebieskiego. Ojciec pozwala na to, żeby te różne królestwa powstawały i upadały. Ale ten, kto wierzy w Jezusa, nigdy nie upadnie. Zawsze będzie mógł mieć podniesioną głowę do nieba. Tutaj Jezus też skupia ich uwagę nie na Królestwie Izraela, tylko na Duchu Świętym. On stąpi na was. Otrzymacie Jego moc. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i wszędzie, aż po krańce ziemi. Bo przez wszystkie pokolenia będę napełniał Duchem Świętym nowych apostołów, nowych uczniów. Otrzymają moc Ducha, Jego szczególne charyzmaty. Są przeznaczeni do szczególnej misji ogłaszania mojej chwały, mojego zmartwychwstania. Więc Duch Święty jest teraz najważniejszy, na nim mają się skupić, on stąpi, mają się modlić, mają go oczekiwać. Bez niego misja głoszenia Jezusa nie będzie miała sensu, bo będą za słabi, zbyt wystraszeni, zalęknieni, przerażeni różnymi mocami, królestwami tego świata, potęgami zła, ukrytymi w nich. I zaraz po tych słowach, kiedy już Jezus powiedział wszystko swoim uczniom, od razu jest uniesiony do nieba w obecności wszystkich, obłok go zabiera do chwały niebieskiej, aby zasiadł po prawicy Ojca. Więc Jezus jest ukazany jako ten, który idzie, aby zająć miejsce po prawicy Ojca i przygotować mieszkań wiele dla nas. I żeby z nieba kierować swoimi uczniami, swoim Kościołem. Więc Jezus znika im sprzed oczu. Obłok zabrał go im sprzed oczu. Patrywali się w uporczywie w niebo, jak wstępował do nieba. I nagle ukazali im się aniołowie w białych szatach, żeby już nie wpatrywali się w niebo. Już wystarczy. Już wiedzą przecież, że Jezus jest w niebie. Teraz mają czekać na Ducha Świętego. Idźcie do Jerozolimy. Czekajcie na Ducha Świętego. Jezus, którego widzieliście wstępującego, tak samo też przyjdzie z nieba. Czyli będzie coś podobnego, tylko że właśnie z nieba na ziemię przyjdzie z aniołami, ze świętymi w chwale Ojca. I będzie coś podobnego, tylko to będzie wielkiej potędze, mocy. Cała ziemia będzie drżała pod wpływem przyjścia Chrystusa. To wstąpienie do nieba dokonywało się w ukryciu, to znaczy świat o tym nie wiedział, tylko ta mała garstka uczniów, apostołów. Chociaż to było cudowne, piękne wydarzenie, na pewno ich umocniło, na pewno przekonało w pełni do tego, że to jest właśnie ten Mesjasz, Pan. On umarł, On zmartwychwstał, jest po prawicy Ojca. Nie było na pewno w ich sercach żadnej wątpliwości. No i oczywiście udali się posłuszni do Jerozolimy, do sali na górze i tam się modlili. Podane są imiona apostołów, ale także ich było więcej. Oprócz apostołów także byli uczniowie, a nawet niewiasty. Jednomyślnie się modlili, bo nawet jest mowa właśnie o niewiastami. Razem z niewiastami, przede wszystkim Marią, Matką Jezusa. I braćmi Jego, czyli Jego też bliskimi z rodziny. Więc wszyscy trwali pokorni na modlitwie. Czekali. Duch Święty nie przyszedł zaraz po niebowstąpieniu, tylko 10 dni później. Duch Święty więc nie potrzebował tego czasu, ale oni potrzebowali tego przygotowania się na Jego przyjście. Więc Bóg wyznacza czas i chwilę, kiedy chce działać, kiedy chce posyłać swojego Ducha. Dlatego zgódźmy się na to, że czas Boga jest inny od naszego, że godziny Ducha Świętego są inne niż nasze. Nam się wydaje, że Pan Bóg albo działa za szybko, albo się spóźnia, ale zawsze Pan Bóg działa tak, jak to przewidział, a to jest zawsze dla nas najlepsze. Dlatego, kiedy Duch Święty działa, nie patrzmy na zegarki. Patrzmy na to, co w nas chce uczynić. Patrzmy na Ducha Świętego, niebieską gołębicę, która przyjdzie i przeniknie nas i rozpali ogniem wewnątrz płonącym się w nas. Ten ogień niech nigdy nie zagaśnie. Obecności, miłości i chwały Bożej. Dlatego wołajmy, żeby przyszedł, żeby odnowił nas i tą ziemię i cały świat. Bo widzimy, dlaczego jest tyle chaosu i w Polsce i na świecie, bo się nie wzywa Ducha Świętego. Albo się Go wzywa bardzo mało i niedbale, albo niewielu Go wzywa. Oczywiście On przyjdzie, ale trzeba, żeby cała Polska wzywała Ducha Świętego. I ten chaos, ten zamęt, ten lęk przed różnymi problemami, sprawami, czy tymi różnymi chorobami, wirusami, to wszystko minie, kiedy będzie wzywany Duch Święty. I naprawdę będą się działy niezwykłe rzeczy w rodzinach i w małżeństwach i w kościele i w parafiach, diecezjach, kiedy będzie się Go wzywać, kiedy nie będzie się Go pomijać. Dlatego szczególnie też w tym miejscu gorąco Go wzywamy i będziemy wzywać. Jeszcze takie małe świadectwo. Jeden mężczyzna przyjechał tutaj do pustelni z taką dużą grupą, ale na prośbę swojej żony uważał, że to wszystko jest jednak jak wielu tak myśli, tak wymyślone, wyreżyserowane, że to jest takie albo udawanie też, albo nawet histeria, że to nie jest prawdziwe, że tutaj Ducha Świętego nie ma. I ten mężczyzna, no tak właśnie kpił sobie z tego, widząc te różne działania Ducha Świętego, tylko uważał, że to właśnie jest takie właśnie ludzkie, wymyślone, te spoczynki, te dar radości, uzdrowień i wiele innych. I w pewnym momencie wziął komórkę, zrobił zdjęcie, a w tym momencie, kiedy zrobił zdjęcie, wzywaliśmy Ducha Świętego: Duchu Święty, przyjdź. Wołamy Cię, przyjdź z nieba, stąd na to miejsce. I kiedy zrobił zdjęcie, okazało się, że na tym zdjęciu jest Duch Święty utworzony jakby właśnie z takiego obłoku. Wyraźny zarys właśnie głębicy Ducha Świętego. W takiej smudze światła, jak wstępuje. Ja widziałem też to zdjęcie i jestem pewien, że to jest taki znak Ducha Świętego dla tego człowieka i dla innych też. On był wstrząśnięty, co zobaczył. I już się przestał śmiać, bo rzeczywiście na tym zdjęciu jest obraz przechodzący, właśnie wizerunek przechodzącego Ducha Świętego z nieba na ziemię, do tego miejsca. I nad pustelnią, bo robił to tak właśnie nad pustelnią, nad kościołem i znak właśnie gołębicy Ducha Świętego w postaci jakby takiej też, właśnie tak jak powiedziałem, takiego obłoku, ale wyraźna postać Ducha Świętego. Gołębicy, obłoku właśnie też tak i nad kościołem, nad wieżą kościelną. Taki jakby też żart Ducha Świętego, też takie poczucie humoru Ducha Świętego. Więc Duch Święty ma swoje sposoby, żeby do człowieka też dotrzeć, przekonać go. No i ten już od tej pory wie, że Duch Święty jest i że przychodzi, że tu jest Duch Święty, że tu działa. I sam go wzywa teraz, Ducha Świętego. Dlatego uwielbiamy Cię, błogosławimy i wychwalamy Cię, wywyższamy Ciebie, Duchu Święty. Miłujemy Ciebie, oddajemy się całkowicie Tobie. Stąp na nas, chcemy otrzymać Twoją moc, chcemy być Twoimi świadkami i świadkami Jezusa i świadkami Boga Ojca. I tutaj, i gdziekolwiek. I chcemy wpatrywać się w niebo, ale także przemieniać tą ziemię w mocy Twojej. Przyjdź, Duchu Święty, przez Maryję, Matkę Jezusa, przez apostołów, przez uczniów świętych, przez duchowych braci Jezusa, czyli Jego bliskich, którzy też są w niebie. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy płonęli miłością. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy byli rozpaleni taką mocą Twoją, abyśmy już nigdy nie wątpili i nie bali się. Wiem, Duchu Święty, wierzę w to mocno, że kiedy teraz Ciebie wzywam, Ty tutaj jesteś, Ty na nas wstępujesz, Ty nas wypełniasz i tych, za których się wstawiamy. I przychodzisz na tą biedną ziemię. Przyjdź do naszej ojczyzny i przemień ten kraj, ten biedny kraj, który tak wiele otrzymał, chociaż tak bardzo był doświadczany. Mario, piękna, umiłowana oblubienico, Matko Boża z Wieczernika, módl się gorąco, aby ta modlitwa została wysłuchana, aby Duch Święty stąpił na nas i zawsze w nas był i nigdy nas nie opuścił.